Krew, pot i łzy zmęczenia towarzyszą polskim szczypiornistkom podczas konsultacji szkoleniowej w podwarszawskim Pruszkowie. Szeroka kadra wyselekcjonowana przez Kima Rasmussena trenuje na obiektach znicza, mając w perspektywie start w grudniowych Mistrzostwach Europy. Chodź, jeszcze! Jest to świetna okazja do rozwoju dla młodych zawodniczek, a ja mogę przy okazji przyjrzeć się im z bliska. Jedna, dwie, może nawet trzy spośród mniej doświadczonych dziewczyn mają szansę znaleźć się w szesnastce na Mistrzostwa Europy. Każda z zawodniczek bez względu na wiek musi poddać się testom wydolnościowym. Mierzymy częstość skurczów serca, online akurat analizujemy te wartości, później oczywiście przedstawimy to trenerowi w formie tabelarycznej i mierzymy poziom mleczanu we krwi. Wszystko to ma na celu przygotowanie szczytu formy właśnie na zbliżające się Mistrzostwa Kontynentu. Doskonale zdaję sobie sprawę, że te właśnie testy, te treningi, które będą poprzedzać dla nas te bardzo ważne mistrzostwa, będą tylko i wyłącznie świadczyć o tym, jak przepracowaliśmy ten okres. Chcemy powalczyć, chcemy zagrać dobrze, chcemy wygrać. Alina Wojtas czy Karolina Kudłacz przyjechały na zgrupowanie, mimo że na towarzyski turniej do Czech nie pojadą. Za południową granicę udamy się bowiem w krajowym składzie. Choćby na jeden dzień warto jest przyjechać i przejechać te 800 km, żeby się zobaczyć, bo dawno się nie widziałyśmy, a taki kontakt jest bardzo ważny. Dość niespodziewanie, mimo ulewnego deszczu, zawodniczkom na bieżni towarzyszył Kim Rasmussen. Pomyślałem, że skoro mogę, to dołączę do dziewczyn i będę im towarzyszył w tym cierpieniu. Chciałem pokazać im, że mogą na mnie liczyć. Co prawda nie byłem na czele, ale i tak uzyskałem życiowy czas. Tuż obok, w hali, odbywała się konsultacja bramkarek. Młode zawodniczki, które otrzymały przywilej trenowania z bardziej doświadczonymi kadrowiczkami, nie mogły liczyć na taryfę ulgową. Chodź, spokojnie. Mimo, że to dziewczyny młodsze, ale wręcz proszą się, żeby siła rzutu była ta sama, że one też chcą sprawdzić swoją wartość i robią to bardzo dobrze. Dobrze rokujące bramkarki otrzymują od starszych koleżanek po fachu bezcenne wskazówki. Super, że możemy tutaj się spotkać z tak doświadczonymi zawodniczkami, że możemy podpatrzeć jakieś tam pewne rzeczy. Jesteśmy milej przyjęte ze względu na to, że jesteśmy młodsze i służą dobrą radą. Już w środę biało-czerwone udadzą się do Czech. Dzień później zmierzą się z gospodyniami turnieju. Formę naszych zawodniczek sprawdzą także Białorusinki i Słowaczki.